Czołem, drużyna tu Pęczard, witam Was w kolejnym odcinku serii Rzut Oka na Prasę Retro i dziś dla odmiany rzucimy okiem do magazynu Secret Service numer 33 z marca 96 roku. Zobaczymy, o czym ciekawym pisali w tym magazynie. Ostatnio były same top secrety, dziś Secret Service. Generalnie bardziej merytoryczne, jeżeli chodzi o jakieś recenzje i tak dalej. Zobaczymy, czy tak jest, bo wiecie, różnie z tym bywało. No ale sprawdźmy to wspólnie. Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani rzuceniem oka do tego magazynu, zapraszam do obejrzenia odcinka, no i komentarza, lajka oraz oczywiście subika, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby lepiej te strony się, prawda, wertowały. Okej, mamy okładeczkę. Okładeczka zapowiada, że mamy 84 strony, gry telewizyjne i konsole. Numer 33, Tekken, Worms. To cover disc do Secret Service z grą Screamer i jak najbardziej na propsie fajna gierka była. Mamy Kami ze Street Fightera, czyli będzie coś o Street Fighterze, co zresztą tutaj też widać. I te z przystawki Jaguar CD, czyli Jaguar po zamontowaniu tego plus kartridża wygląda jak Exodus. Dobra, i mamy to, co jest w magazynie, ale lecimy dalej. Dzisiaj dużo omawiania jest, także poszli. Reklama, Grand Prix, coś tam, menadżer jakiś, coś tam. I mamy nowy Teenagent, czyli Teenagent na CD wydany z dialogami pismaków z magazynu Secret Service, ale o tym za moment. Dobra cena 69 zł, dziś to już mężonka jedynie. Idziemy dalej, menu, takie menu, ale przechodzimy tutaj. Nie mamy wstępniaka jako takiego, to są tylko ze świata jakieś nowości, tak, zatem przejdziemy może do omawiania po kolei, co tutaj będzie się działo. Zatem mamy Alien Virus, czyli gra z włoskiego studia Tercision, chyba tak, tak? Tercision? Tak, Tercision. I to jest wydane w 1994 roku przez Funsoft na PC-ta. Ukazała się również w 1996 roku na Play 1. Gracz wciela się w postać Joshua Stone'a, pilota kosmicznego frachtowca, który po wykonaniu jakiegoś zlecenia wraca na stację kosmiczną Zeus, gdzie ma spotkać się ze swoją ukochaną Karą, Carą, generalnie jak w Dead Space troszeczkę, nie? Po przebyciu na miejsce, dok jest zupełnie pusty, a drzwi łączące z częścią mieszkalną są zamknięte. I wędrujemy po korytarzach stacji, od czasu do czasu spotykając jej mieszkańców, którzy są przedstawieni jako rysunkowe postaci w prerenderowanych takich lokalizacjach. Tytuł pozbawiony jest jakichkolwiek łamigłówek logicznych, są tylko zagadki typu weź i użyj i nic więcej. Posiada prosty interfejs oparty na paru poleceniach, akcję obserwujemy z oczu, no to mniej więcej tak to właśnie wygląda, czyli taki FPP, ale poruszamy się skokowo od punktu do punktu, podobnie jak w grze Bioforge. No wiecie, takie skokowe, kolejny punkt, no i mamy statyczny obrazek, tam po nim klikamy, także taka to gierka. Mamy grę Big Red Racing. Big Red Racing to są wyścigi samochodowe, były, są, chociaż lepszym określeniem jest nie samochodowe, tylko wyścigi restoraku, bo wydana na PC-ta została 29 lutego 1996 roku, ta ścigałka, i producentem jest Big Red Software, a wydawcą jest Domark. Ścigamy się w sumie na 26 trasach tymi restorakami, no to są takie restoraki. Gra posiada zabawne elementy, no to w menu jak jest otwarzany jakiś tam zabawny tekst, albo podczas wyścigu z ust komentatorów podają jakieś śmieszne komentarze, suche, głodne suchary, najczęściej związane ze stereotypami dotyczącymi kraju, w którym gracz się ściga, nie? Takie tam różne rzeczy. Grę można porównać do Micro Machines, tak jak mówiłem, tyle że w trójwymiarze. Można wybrać widok z kabiny lub, tak jak tutaj widzimy, z zewnątrz. Grafika jest wektorowa, co nieco teksturowana, delikatnie, to też widać, delikatne tekstury jakieś są. Widać rozważące się wektory, co bardzo kłuło mnie w oczy w tamtym okresie, ale jest całkiem przyjemna, można się pośmiać, przy niej na pewno pościgać, pośmiać. Taka całkiem fajna gra. Black Knight to jakiś symulator, którego nie znam. Mamy grę Bermuda Syndrome. Bermuda Syndrome to, jak już widzicie, pewnie to przygodowo-zręcznościowa gierka taka, nie? Wygląda jak point and click. I śmiało można ją nazwać klonem gry Flashback. Śmiało, bo opowiada o przygodach Jacka Thompsona, nie dlatego, że opowiada o przygodach Jacka, tylko to, jak się w niej poruszamy. Jest to amerykański pilot bombowca walczący podczas II wojny światowej. Jack któregoś razu podczas pechowej misji zostaje zestrzelony nad jedną z wysp znajdujących się w Trójkącie Bermudzkim. Okazuje się, że trafił do krainy, w której żyje antyczna cywilizacja. Do spółki z dinozaurami już na samym początku musimy uratować pewną księżniczkę poświęconą do pożarcia przez dinozaura. Pierwsza scena, tak? Później będzie nam ona towarzyszyć w trakcie gry. Gra ma naprawdę świetną oprawę audiowizualną. Postać porusza się identycznie, można powiedzieć, jak w grze Flashback. No czyli całkiem realistycznie, po prostu, tak? Największą wadą tej gry jest podobno była płytka jak Brodzik dla dzieci historia, tutaj takie stwierdzenie, natomiast ja tej wady nie zauważyłem, za bardzo dawała mi w kość, jeżeli chodzi o poziom trudności tak naprawdę, nie? Czy była płytka? Nie wiem, może i tak, ale gra jest cholernie trudna i to pamiętam z niej doskonale, także tak to wygląda, fajna gierka, Bermuda Syndrome, to już było. Dime was loaded, przygodówka point and click,
taka sobie, stworzona przez Beam Software i wydana przez Philips Interactive w 2006 roku. W grze wcielam się w postać detektywa imieniem Scott Anger, który na zlecenie panny Carol Klein tutaj szuka jej zaginionego brata. Gra ma oprawę typowo filmową, co zresztą widać. Można ją porównać do gier z American Laser Games, z tym, że tutaj to przygodówka, a nie rail shooter. Taka różnica. Fajna oprawa, jeżeli ktoś takie preferował w tamtym czasie. Ja preferowałem na przykład. Okupiona jest aż dwoma płytami. Ta fajna oprawa, no, coś za coś. Jak na tamte czasy to był istny kosmos, dlatego ja byłem za tym. Gra według mojej opinii jest... Wiecie, jeżeli chodzi o samą grę, oprawa super, te wszystkie te rzeczy, ale taka sobie, no sama gierka sama w sobie, jako gra, sama taka sobie, ale mówię, robiła wrażenie, jeżeli chodzi o multimedia, nie? Co my tu mamy jeszcze? Descent 2, czyli no, FPS, tak? FPS stworzony przez Parallax Software i wydany w 2006 roku przez Interplay. Dużo grałem w jedynkę. W grze zasiadamy za starami myśliwca, zatem poruszamy się w środowisku w pełni trójwymiarowym. Widzimy akcję z kokpitu. I mamy możliwość wykonywania manewrów typowych dla maszyn latających. Gra toczy się w zamkniętych lokalizacjach, jakby w kopalni albo jakiejś bazie, coś takiego. Grafika, jak na tamte czasy, robiła naprawdę ogromne wrażenie, a swoboda ruchu potrafiła wywołać zawirowania w głowie dosłownie. Tak robiło to wtedy takie wrażenie. Gra była naprawdę przednia, ale też trudna przez tę swobodę ruchu. Przeciwnicy atakowali nas dosłownie znikąd, bo szybko się gubiliśmy, ale gra była świetna, naprawdę była mega klimatyczna, dawała masę frajdy. Conqueror? Jakaś strategia. Przykro mi, nic o niej wam nie powiem. Orion Burger to jest gra przygodowa point and click z 96 roku, wydana przez Eidos i ukazała się na komputery Macintosh i na PC-ta oczywiście. Wcielamy się w postać Wilburga Waffenmayera, który tak naprawdę jest ufokiem o imieniu Zlark. Pała się on dostawą mięsa dla międzygalaktycznej sieci fast food Orion Burger. Wymyślił sobie, że na Ziemi znajdzie to, czego potrzebuje, a dokładnie ludzi, którzy według niego zaspokoją potrzeby Orion Burgera. Niestety, prawo galaktyczne zabrania pozyskiwania mięsa ze stworzeń świadomych. Zatem na tym mięso musi przejść konkretne badanie. Zadaniem Zlarga pod postacią Wilburga będzie wymyślenie sposobu na zaliczenie testów. Gra ma fajną oprawę, fajną oprawę graficzną, sporo fajnych żartów, śmieszna jest, można się przy niej naprawdę dobrze bawić. Kurczę, może nawet jest to kandydat na live, abym powiedział. Mamy grę Into the Shadows. To miała być bijatyka. A nie, tutaj wygląda jak RPG, nie? Troszeczkę. Bijatyka. Produkcją zajmowało się studio Triton. Niestety gra nigdy nie użyła świata dziennego. Było chyba tylko demo i to wszystko. Także Into the Shadows było miło, się skończyło. Co mamy? Quake'a. No to o Quake'u chyba nie będę się rozwodził. Quake jak wyszedł, pozamiatał, bo to było w pełni trójwymiarowe środowisko z trójwymiarowymi postaciami, a nie płaskimi bitmapami, jak to było w Doomie, w Wolfensteinie i tego typu grach. Także gra była mega klimatyczna, demoniczna jak i Doom. Ale tutaj to już był całkiem inny poziom. Wymagała na czasy, gdy się ukazała mocnego komputera, także była masakra. Zapowiedź Quake'a, także pierwsza klasa. Rise of the Robots 2. Wiecie co, to się nigdy nie ukazało z prostego powodu, bo jedynka nie sprostała jakby oczekiwaniom graczy, jeżeli chodzi o bijatyki, że tak zażartuję. Gra była gówniana, jedynka. Dwójka jaka by była, może byłaby lepsza, nie wiem, mam nadzieję. Natomiast nie ukazała się, bo jedynka była gówniana i się nie sprzedała i nie byli zainteresowani, żeby robić kolejną część. Rise of the Robots 2, może i dobrze, że to się nie ukazało. Może muzyka byłaby dobra tak jak w jedynce. Brian May może by znowu ją robił, nie wiadomo. Także tak to wyglądało. Ruiny. Ta gra została wydana ostatecznie, wiecie, jako Axiom w Europie. Axiom ostatnio grałem na Sega Saturn nawet. To FPS stworzony przez Lobotomy Soft i wydany przez Playmates w 96 roku. Ukazało się również na Play 1 oraz Sega Saturn, jak mówiłem. Akcja dzieje się w starożytnym mieście Karnak, które zostaje przejęte przez nieznaną siłę, a helikopter oddziału, którego zdaniem miało być sprawdzenie sytuacji na miejscu, zostaje zestrzelony. Przeżywa tylko główny bohater, czyli my. Jego misją naszą będzie przedarcie się przez hordy mumii i innych stworzeń kojarzących się z egipskimi mitami, tak? Po prostu. Podczas zmagań naszych pomoże nam duch faraona Ramzesa, którego zwłoki zostały wygrzebane przez najeźdźców. Zwłoki tego faraona spotykamy go na samym początku gry, do nas przemawia z tej samej krypty swojej. Także gierka świetna, fajny FPS, grałem w niego na live'ie, kawałek na Sedze, na Play'u też chyba troszeczkę grałem, bardzo fajny, no dzisiaj wiadomo, się postarzał, natomiast jest jego chyba remaster, który jest mega wymagający, na dzisiejsze standardy nawet, także, ale gierka fajna, naprawdę Ruins, czyli Exhumed, czyli Power Slave tak naprawdę też, naprawdę świetna gierka. Tenth Planet, 10. planeta, to miał być kosmiczny shooter, gra miała ukazać się w 96 roku, zostało przesunięte na 98 rok, w którym prace zostały zaprzestane, także Tenth Planet, Bethesda, US Gold. Będzie ten, bo nie znalazłem informacji żadnych, wydaje mi się, że to nie zostało wydane nigdy. Dobra, nieważne. Silent Hunter, tu mamy jakiś symulator łodzi podwodnej, tak? Także Teges.
Tu mamy Steel Panthers. No dobra, to jest strategia, jakiś symulator łodzi podwodnej. Dobra, nieważne. Nie znam się na tych grach, także nie będę wam nic mówił. Mamy za to grę Watchtower, po prostu to jest shooterek na Amigę, w stylu Commando można powiedzieć, stworzony w 1996 roku przez OTM. Jest to typowy widok z góry, lekko pochylony na plecy. Nasz wojownik dzierży różne bronie, oczywiście, wiadomo, i ciśnie do przodu, pozbywając się po drodze nieskończonych zastępów przeciwników. No tak, no Commando, no. Gra ma fajną grafikę, całkiem przyjemny shooterek, taki, jakich tak naprawdę wiele w sumie, także to tyle w temacie. Fajny, no Watchtower jest całkiem spoko. Tu mamy co? Mamy Alien Breed, czy Briefless, o jakiś screen z Brieflessa, co nowego z OTM, ma być Atropi, Virtual Rally, Virtual Karting Deluxe, Kupa Tennis i XP8, także tak. Nowości z polskiego rynku, jakieś tam, dobra, lecimy dalej. Mamy słów Powera na temat H.P. Lovecrafta, czyli tego, co stworzył mitologię Cthulhu. No i tutaj parę słów o nim, nie będę tego przytaczał, skupiam się głównie na grach. Natomiast kto lubi prozę Lovecrafta, ten będzie wiedział, o co chodzi, kim on był. Bardzo dawno temu zmarł, bo bardzo dawno temu się urodził, tak? No cóż, 60 opowiadań napisał, tak? Grałem kiedyś swego czasu w grę FPS opartą na prozie właśnie tego. A gier z Cthulhu związanych jest cała masa, także. Aloha Internet, czyli słów parę na temat internetu, jakieś strony, Power, Penthouse, proszę, jakby ktoś prezentowany Playboy. Tak, takie strony, to miało przyciągać widza, czytelnika w sumie w tym wypadku. Także, no cóż, czy przyciągało? Oczywiście, że przyciągało, mnie przyciągało. Prenumerata. Konkurs Alone in the Dark, Gawędy bez Fai, to jakiś felieton Adriana Chmielarza, coś o Quake'u. Okej, okay. Cover disk, co na cover disku? Tak jak mówiłem, na cover disku mamy Screamera. Także świetna gierka, ja tą grę pamiętam, gdzieś dorwałem, kopiowałem ją na 10, czy 15, czy 20 paru dyskietkach, na swoim 486 grałem, bardzo mało płynnie działała, że tak powiem, ale była fajna. Tego cover disku nigdy nie miałem, natomiast Screamer był naprawdę świetny, to naprawdę typowy arcade'owy ścigałek, arkadowa ścigałka taka pełnym ryjem, naprawdę świetna gierka to była. Super, po prostu super, nie? Tips and Tricks, Secret Service miał je tutaj, Top Secret na koniec, no ale Tips and Tricks, także tyle w tym temacie. Lecimy dalej. Skarb Templariuszy. I tutaj powiem wam tylko tyle. Nie jestem zwolennikiem, natomiast to przygodówka wydana przez El Cavalon na Amigę. I w grze wcielamy się w jakiegoś pisarza, który zwiedza muzeum i pobliską wioskę w poszukiwaniu jakiegoś pierścienia. Czy gościa mającego jakiś związek ze skarbem Templariuszy, coś takiego. Gra bardzo podobna do gry Sen, ale ma ładniejsze zdjęcia. No i chociaż przedmioty, które zbieramy, są dorysowane, odstają od reszty, no ale ładniejsze są zdjęcia, bo w śnie była straszna. Straszne było. Problemem jest poruszanie się, bo żeby znaleźć właściwą ścieżkę, trzeba klikać po całym ekranie. Gra jest tak samo jak Sen, bardzo krótka. Skarb Templariuszy, kto grał, ten wie. No mamy zdjęcia po prostu porobione i tak sobie klikamy. Nie? Także, taka ta gierka. Mamy grę Tron. Tron to taki żarcik bardziej. To hack and slash wydany przez Mirage na Amigę w 95 roku, stworzony przez studio Domani, którego w skład wchodzą tylko dwie osoby. Tak jak wiecie, chałupnicza robota, nie? Naszym zadaniem w tej grze jest przejść z lewej strony ekranu na prawą, tutaj to widać, unicestwić przy tym całą masę wybiegających wrogów. Gra ma słabą grafikę, animację, a za to śmieszne dźwięki. Te dźwięki to jest mocna strona tej gry, tak naprawdę. Umierające postaci dosłownie kwiczą, jak świnie. No po prostu, ogólnie tyłka nie urywa, ale no dobra, nie wiem, czy chciałbym dzisiaj w to zagrać, nie? Gra Tron. 25, tak ocenię, no, tak wiecie, o co chodzi. Krętacz, no tutaj mam od Mirage, kolejna produkcja. Krętacz to jest po prostu logiczna gra wydana w 95 roku i w tej grze wcielamy się w jakiegoś zamaskowanego gościa, którego zadaniem jest takie obracanie platform tych z elementami korytarzy, po których się porusza ten gościu. Żeby połączyć ze sobą wszystkie korytarze, a na sam koniec wszystko połączyć w platformę, z platformą, której świeci żarówka. Tutaj tę żarówkę też widać, a nie, to jest żarówka. Ogólnie musimy tak poprołączyć wszystkie, żeby rozświetlić cały labirynt. To jest nasze zadanie. Zwykła kombinatorka, gra logiczna, tak? No łączymy, obracamy platformę, musi cały korytarz się rozświetlić. Te ciemne pola się muszą rozświetlić, o, po prostu. Czyli taki jakby hydraulik, o, tylko że taki wariacja hydraulika, można powiedzieć. No po prostu taka kombinatorka w przyjemnej oprawie to jest, nie? I fajne, no w sumie fajnie to wyszło trochę przy tej grze, czasu spędziłem. Tyle, co mogę na jej temat powiedzieć, nie? Także fajna taka łamigłóweczka. Guardian, to o tym już było o tej grze. I to stworzona gra przez Acid Sorcerer, czyli tych od Skidmarks, jakby ktoś nie wiedział. I Super Skidmarks w sumie też. To strzelanka z wektorową grafiką, czyli można powiedzieć, że taki, że no 3D. Na statek widzimy, tutaj jak widzicie, widzimy od tyłu, latamy po ograniczonej obszarowo planszy, a naszym zdaniem jest zestrzelenie wszystkich wrogów i awans do kolejnego etapu. Podobna do Star Foxa na SNES-a, ale tylko trochę, bo wiadomo, że gorsza. Chociaż można sobie polatać, postrzelać na punkciki, po prostu sobie shooterek i tak naprawdę tyle i nic więcej w tym nie ma, nie? Podobne do Star Foxa. Grałem trochę, ale no tak, może być. Z braku laku może być. Fierce.
Fierce o tej grze też już było. Jakiś profesor Bloodheart porywa ludzi, eksperymentuje sobie na nich, zmienia w uzbrojone potwory i robi dużo złego. Ogólnie. Nasze to jest FPS, nasze zdaniem jest powstrzymanie psychola. Wiadomo, jak gra FPS, czyli można powiedzieć, że gra Doom podobna, tyle że koło Dooma to niekoniecznie stała. Grafikę ma nawet fajną, chociaż te potwory to mnie zawsze raczej śmieszyły niż wystraszały. Przestraszały, przepraszam, jakieś karły z wodogłowiem, o tak to wyglądało. Dziwnie kwiczące po ustrzeleniu. Za czasów amigowania, oczywiście nie grałem, bo z 500-ką można było sobie zapomnieć, ale grałem niedawno, nawet na jakimś live'ie, to grałem chyba na Siege nawet chyba, tak mi się wydaje. I powiem, że jakoś tak nie porywa mnie. Graficznie odstaje od Dooma, ale jak wiecie, ja uważam, że Amiga FPS-ów posiadać nie musiała, wiadomo. Zatem Fierce dla tego, kto tam sobie coś tam lubi, to może, ale ja tam nie bardzo. Exile. To jest gra zręcznościowa. Tak chyba można ją określić. Wcielamy się w niej w postać astronauty. Tutaj go nawet widać. O imieniu Exile. A naszym zadaniem jest uwolnienie reszty załogi więzionej przez jakiegoś szalonego inżyniera genetycznego, który nasyła na naszego bohatera zastępy cybernetycznych robotów. Jako że poruszamy się w środowisku, gdzie nie ma grawitacji, nasz bohater dosłownie zachowuje się stosownie do tego, jak tam nie ma grawitacji. Nie posiada plecak odrzutowy i może lecieć jetpackiem. Może lecieć dosłownie w każdym kierunku. Wiadomo, musimy wybierać kierunek lotu i kontrolować siłę ciągu silników, naszego plecaka, jetpacka. To jest bardzo trudne zadanie do opanowania, do tego musimy jeszcze strzelać do wrogów. Gra jest taka sobie, najgorsze w niej są dźwięki. Jakieś takie pomruki, coś ktoś niby gada, ale cholera wie co. Graficznie na screenach wygląda ładnie, ale to tak naprawdę nic nadzwyczajnego tak na żywo. Dziwnie się w tą grę gra, ale to naprawdę bardzo dziwnie. Ciężko się jest do niej przyzwyczaić, no ale wysoko całkiem oceniona. Mamy grę Virtual Karting, to po prostu wyścigi go-kartów. Po specjalnych torach, tak naprawdę, i tyle. No a jego karty to na specjalnych torach tylko, nie? Natomiast gra jest może nie tyle 3D, co bardziej w specjalnym trybie graficznym przypominającym ten ze SNES-a i gry Mario Kart. O, Virtua Karting, akcję możemy śledzić za kierownicy albo z góry, co jest po prostu wygodniejsze do grania. To, co należy powiedzieć, to to, że grafika jest bardzo rozpikselowana, mega rozpikselowana, nieczytelna, go-kart zachowuje się w niej, w tej grze dziwnie. To przypomina jazdę po lodzie, a nie po asfalcie. Dziwne to jest, takie koła jakby były oderwane od asfaltu, nie? Do tego wymagana była dopasiona Amiga w kartę Turbo, bo na golasach chodziło to bardzo, ale to bardzo wolno. Gra, nie wiem, jak na koszt takie trzeba było ponieść, żeby rozbudować Amigę, to nie dawała jakiejś takiej wielkiej frajdy. Natomiast była, ale no widzicie, jak to wyglądało, nie? To tak, no właśnie tak, taka sobie była gierka. Turbo Truck to wyścigi Arkane Soft wydane w 2005 roku. Można je porównać do Micro Machines, czyli wiadomo, akcja podczas widoczna jest z góry podczas grania. Płynny scrolling, a my kierujemy małym bolidem, ścigamy się po wyznaczonych torach z przeciwnikami. Tego typu gier było sporo na Amidze i nie tylko na Amidze, były całkiem popularne. A czy fajne? Nie wiem, Micro Machines był dla mnie najlepszy tak naprawdę, za to Turbo Truck ma o niebo lepszą grafikę, to zdecydowanie. Jest też szybszy i dużo trudniejszy, posiada do tego elementy tuningowania wozu. Można powiedzieć śmiało, że to takie bardzo urozmaicony Micro Machines, albo cała masa innego tego typu gier, innych, także tak, gra jak i wiele, ale fajna, udziwniona, możemy sobie tuningować w Furmanga, także spoko. Mamy cały tutaj artykuł o Worms od Team 17, 95 roku, tak. Gra ukazała się na masie platform, w tym też na Amidze, na której ja w nią grałem najwięcej. Z komputerem rzadko, natomiast graliśmy zawsze na czterech ludzików, każdy miał swój zespół, tu można było grać na cztery drużyny na jednej planszy. I tłukliśmy do siebie, jakaś tam konspira jeden na jednego, jakieś zdrady, że w plecy ktoś tam, kolega nasz wbijał nam Dragon Balla, albo jakiegoś Dragon Puncha, albo coś innego, Fire Puncha i Dragon Balla, przepraszam, tego typu rzeczy, jakieś Uzi. Także gra była świetna, logiczna, naprawdę fajna, kto grał w Wormsy, ten wie, tutaj nie ma co się rozwodzić. Fajne było to, że można było tworzyć sobie swoje własne drużyny i nazywać tych swoich zawodników. Jakieś takie powstawały nazwy, już teraz dzisiaj nie pamiętam, ale naprawdę konkretne, nie? Amigowcy, Atarowcy mi ostatnio przyszło do głowy. Naprawdę świetna, gierka świetna, taka jakich tak naprawdę nie było w tamtym czasie, chociaż to było takie, wiecie, podobne do Scorched Earth, tylko że rozwinięte, nie? Nie było, to była naprawdę świetna propozycja jak na tamte czasy, to była gra, którą grali chyba wszyscy, tak naprawdę, kto tylko mógł, to grał. Wybuchające miny, możliwość tworzenia własnych plansz, ukryte plansze były w tej grze. Wszystko w tej grze było. Banana Bomb, Ship i tak dalej. Naprawdę świetne. No i Airstrike oczywiście i Napalm. Wormy, pierwsza klasa. Dobra gierka, bardzo dobra gierka. Dobra, co my tutaj mamy? Nie wiem, to dział Krusty? Charlie,
przygodówka, jakaś platformówka, nie wiem, Fun with Ten Words, Stewards, tu jakaś gra dla dzieci, tak to wygląda, nie wiem. Natomiast Radix Beyond the Void, Radix Beyond the Void, to taki FPS na wzór gry Descent, wydany przez Epic. W grze zasiadamy starami jakiejś latającej maszyny, a naszym zadaniem jest zwiedzanie po kolei różnych baz i strzelanie do wrogów. Oczywiście cały czas latamy, co jest urozmaiceniem w stosunku do takiego Dooma, powiedzmy. Zaliczenie etapu to nie tylko strzelanie do wszystkich wrogów, ale też wykonanie konkretnego zadania, albo uruchomienie jakiejś turbiny, albo zniszczenie głównego komputera bazy. Ot takie rzeczy. Gra naprawdę bardzo dobra, dynamiczna, fajne dźwięki, no fajna grafika, no co, naprawdę dawała mi sporo radochy, tak? Nie wiem nawet, czy nie wolałem jej niż Descenta. Może dlatego, że była prostsza, to może był powód główny, no i też to, że rozrywka była bardziej arcade'owa, tak? Bo Descent to arcade'owy, no to w sumie też trochę, ale to było lepsze. Radixa chyba wolałem bardziej. Impact o tej grze za wiele nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo po prostu strzelinka, platformówka wydana przez Neurotech, gra ma ładną oprawę, to wiem. Płynną animację, tak naprawdę bardzo przyjemna strzelinka, lokacje robiły naprawdę dobre wrażenie, jak na tamte czasy, generalnie gra nie jest za dobrze znana. O dziwne, o dziwo, bo naprawdę fajnie się w to grało, natomiast nie pamiętam za wiele z niej. Fajna grafika jest, naprawdę fajna, jak sobie gameplay sprawdzicie, naprawdę fajnie to wygląda. Ale ja malutko w nią grałem i też nie spotkałem o niej nie wiadomo ile informacji, także taka to gra. Too Fast For You, to ja mogę powiedzieć, że to taki omawiany już dziś virtual karting, tyle że wersja na PC-ta, z dużo ładniejszą i bardziej czytelną, prawda, no to zresztą widać grafiką. Ponownie gra przypomina Mario Kart SNES-a, czyli widzimy tył auta i jedziemy przed siebie po takim ala 3D środowisku i ścigamy się z innymi. Gierka bardzo przyjemna, do tego to chyba było Freeware, jeżeli się nie mylę. Ale mogę się mylić oczywiście. Można ją porównać do Bump and Bun, co też jest tutaj zaznaczone. Fajny taki ścigałka amigowa, łap gołębia. Także spoko, spoko. Ścigałka, ale taka z udziwnieniami. O, tak to mogę nazwać. Tangchi? Nie wiem, to jakieś coś. Cyberstrip, tu mamy rozbieranego pokera. To chyba o tym nic nie muszę mówić. Ale to tam takie Krusty Klub, pięknie. Splat. Tutaj wiecie, co to jest zręcznościówka? A, to jest zręcznościówka i wcielam się w niej w śmieciarza, o imieniu Bigfoot. Tak jest. Każdy poziom odbywa się na ulicy przed blokiem, 12 osób wyrzuca śmieci przez okna. 6 rzuca przedmiotami, które musimy złapać w kosz, aby zgromadzić punkty. Druga, szóstka rzuca śmieci, których powinniśmy unikać. Ponieważ zebranie powoduje tych, co powinniśmy unikać. Zebranie powoduje, że gracz traci punkty lub ginie po prostu. Złapanie piłki pozwala strzelać i zbijać na przykład latające na poekranie pszczoły. Celem jest ukończenie poziomów i zdobycie jak największej ilości punktów. To skład, tak prosta gierka. Rest in Pieces. To nie wiem co to jest. To jest jakiś klon tego. Tapera, nie? Czyli tutaj chyba Tapera. Nie wiem. Night Moves, szachy. Texter. 10%. Nie wiem, nie znam tej gry. Texter. Tak samo jak Phantom Express. Tutaj widzimy... Aha, Phantom Express, wiecie co? To jest ten. Rail Shooter. Czyli jedziemy sobie takim wagonikiem po tych i strzelamy celownikiem, strzelamy do różnych rzeczy, które się pokazują. Jak ten, jak Fun Park taki, nie? Także... No nie wiem, takie coś. W Combat Corner w wykonaniu gulasza, tak. I mamy Street Fighter. Tutaj mamy kilka historii postaci ze Street Fightera. Mamy Ryu, mamy Kena, mamy Hondę, mamy Blankę, Gaila i Chun-Li. Kami bardzo ładnie narysowana. Także tak to wygląda. Super Street Fighter 2 Turbo. Super Street Fighter 2 Turbo to jest chyba wersja automatowej, albo na PC-ta nawet tak wyglądało. Także super, no cóż. Gulasz rozbierał czynniki pierwsze, wszystkie bijatyki. Tom rozebrał też. To jest fajne, bo tutaj mamy te znane takie modele, które były używane do tworzenia gry, podobno. W każdym razie fajne, naprawdę fajne fajny dział w tym magazynie, który czytałem bardzo, bardzo często. Lecimy dalej, mega paki. Wiecie co, tutaj są mega paki, na które mamy wydawane. To są zestawy gier na CD wydane. Możemy w dobrej cenie kupić sobie płytę prawda, i mamy na niej parę gier, czy tam parę płyt było nawet. Nie będziemy się rozwodzić, takie dwie paczki. Nowy Teenager na CD, czyli Agent Mliczniak. Przygodówka point and click od Metropolis wydana na CD, czyli z mówionymi, jak mówiłem, ścieżkami, mówiłem, dialogowymi. Swoich głosów użyczyli tej pismaki Secret Service. Co wyszło całkiem spoko. Głos głównego bohatera, czyli Marka Hoppera, to nikt inny jak Gulasz. Mogliśmy usłyszeć też głos Martineza. Generalnie to kawał dobrej polskiej przygodówki, powstałej pod dowództwem Adriana Chmielarza. Gry włączyliśmy kiedyś na live wspólnie, zatem nie będę o niej wam mówił, nie wiadomo ile. Pamiętam, że musimy chyba dorwać biznesmena o imieniu Ciągwa, czy jakoś tak. Na samym końcu dostajemy się do jego willi tam jakiejś takiej. Gra jest bardzo ciekawa, ma fajne zagadki, fajną oprawę i jest całkiem długa i jest naprawdę fajna. Jak na polski point and click, mistrzostwo świata jak dla mnie, także naprawdę świetna gierka. Dwa live'y to nam zajęło i zrobiliśmy tę grę w całości, także pierwsza klasa, polecam, świetna gierka. Teen Agent, super. Comic Zone.
O, tutaj mamy dobrą grę, bo to tak naprawdę chodzi na Mordor Klepa, którą mogliśmy zobaczyć chociażby na Sega Mega Drive, ale też na komputerze PC. Wcielamy się w niej w autora komiksów, który zostaje wciągnięty do jednego ze swoich dzieł i tam biegamy, walczymy z różnymi stworzeniami. Fajne jest to, że każda lokalizacja jest tak jakby, to jest jedno okienko komiksu, nie? Po rozwikłaniu zagadki w danym okienku lub pokonaniu przeciwników, tam nas czekających w tym okienku, przechodzimy do kolejnej ramki. Możemy też podejmować decyzję, w którym kierunku uda się nasz bohater, góra, dół, lewo, prawo. Fajny system kombosów jest w tej grze, naprawdę fajny. Oprawa stricte komiksowa, naprawdę świetna. Kawał dobrej, kultowej gry z Mega Drive'a. Też grałem na paru live'ach już tą grę. Daje radę, mega daje radę, fajna grafika. Graficznie to jest po prostu klasa sama w sobie. To jest szczyt tak naprawdę, jeżeli chodzi o Sega Mega Drive. Naprawdę, naprawdę świetnie, naprawdę super. Expect No Mercy to jest bardzo krapowata mordoklepa, jeden na jednego. Oprawa digitalizowana, jak widać. Wypełniona wstawkami filmowymi, gadaniem i innymi typowymi dla CD-ROM-u w tamtych czasach rzeczami. Po odpaleniu zapowiada się spoko, ale jak przechodzimy do walki, to jest porażka do kwadratu. To unikać, więcej o tym nie powiem, bo szkoda mojego czasu i waszego w sumie czasu też, żeby się na tym rozwodzić. Lion, czyli prawda, podglądamy, jak sobie żyje lew w środowisku naturalnym. Ty, super, ktoś lubi takie gry, to super. Kajko, kosz na PC, taj na migę. Alfabet śmierdzi. Śmierci. Grand Prix Manager, czyli Manager Grand Prix od Microprose. Super, super, nie będę się rozwodził. Shannara, wiecie co? To gra przygodowa, miejscami nawet point and click, wzorowana na książkach od Terry'ego Brooksa o tym samym tytule książki. Generalnie o grze nie wiem za wiele, bo widziałem ją na żywo może raz w życiu. Generalnie poruszamy się po mapie i tutaj mamy widok jak w Zeldzie, natomiast w konkretnych lokalizacjach mamy już widok z boku. I klikamy po ekranie, rozwiązując zagadki, zbierając przedmioty i robiąc typowe dla takich gier rzeczy, nie? Oprawa jest całkiem ładna, jak w późniejszych King's Questach, można powiedzieć, zresztą to widać, bardzo ładnie się prezentuje, ale w sumie tyle w temacie, za mało grałem, żeby móc powiedzieć coś o niej więcej. Także no, taka to gierka, ale no całkiem spoko. Tak mi się wydaje. Cybermag. Dobry. O, to chyba tak się czyta. Cybermag. To jest first person shooter, czyli FPP. FPS w klimatach cyberpunk. Tak to dzieje się w dalekiej przyszłości, no bo jak cyberpunk to musi. Rządzone przez wielkie korporacje zajmujące się modyfikacjami genetycznymi. A to już musi. Jesteśmy ofiarą takiej modyfikacji. Wiadomo, z rąk pracowników jednej z korporacji. Pewnego dnia budzimy się w dziwnym widzianku z kryształem na czole. Prawda? Gdzie to tutaj jest? O, tu jest, tak, z kryształem na czole. Dociera do nas, co się stało, że dokonano na nas eksperymentu i lecimy zemścić się na włodarzach korporacji. Gracz widzi na ekranie rękę, taką, w której taki coś się świeci, w której razi przeciwników różnymi projectilami. Gra to taki klon Duma z naprawdę fajną prawą, a do tego fajnym cyberpunkowym klimatem. Fajna gierka. Tutaj, o, tutaj widzimy tą rękę. Naprawdę fajna gierka. Silent Steel. Tutaj wcielamy się w kapitana statku podwodnego, może to jest nawet i on, nie, do nas mówią, to nie on. Jako, że to były czasy wielkiego boomu na CD-ROMy, to gra tak naprawdę film, w którym w trakcie odtwarzania dochodzi do momentów, gdzie musimy podjąć jakąś decyzję. Po podjęciu decyzji oglądamy dalej rozwój akcji, nie? No tyle w temacie, nie? Wtedy robiła wrażenie, bo to film na ekranie komputera, natomiast z dzisiejszego punktu widzenia nie ma co jej tak oceniać, nie? No wiadomo, dzisiaj już nie robi takie wrażenia, a wtedy robiła, nie? Widziałem u kumpla, nie grałem, bo mój PC był wtedy na nią za słaby. Zresztą chyba CD-ROM miałem pojedynczej prędkości, to chyba nie chciała działać. To po prostu film, w którym możemy brać udział. O. Mamy Police Quest SWAT. Wiecie co, to jest coś podobnego, bo tutaj to jest taki point and click, w którym wcielamy się w policjanta SWAT i wykonujemy różne misje. Na początku mamy szkolenie, strzelamy sobie do tarczy, uczymy się, a później już na głęboką wodę nas rzucają. Mamy dużo klikania po statycznych lokalizacjach, gdzie można gadać z różnymi członkami. Statyczna lokalizacja, ale oni się ruszają, ludzie, nie? I sobie z nimi gadamy. Misje wykonujemy na zasadzie podejmowania decyzji po wybraniu odpowiedniej opcji. Gra bardzo podobna do poprzedniej, tej co mówiliśmy przed chwilą, Silent Steel. Czyli oglądamy sobie film i klikamy sobie czasami, nie? Wtedy takie gry robiły, prawda, wrażenie i było ich masę. No tutaj widzicie, to jest statyczna lokalizacja i tutaj oni się ruszają, sobie gadają, nie? Czyli to są ludzie wstawieni w statyczną lokalizację. No tak to wygląda. No takie gry wtedy były na topie, były pożądane, ludzie chcieli w nie grać. Ja tak, niekoniecznie, bo nie mogłem. Eleventh Hour. Eleventh Hour to jest gra przygodowa point and click w klimatach rodem z jakiegoś dobrego horroru. Tak naprawdę, generalnie naszym zdaniem jest odnalezienie lub rozwiązanie zagadki zaginięcia Robin Morales. I teraz mam dylemat, bo czy to była panienka, czy był facet, bo ja coś kojarzę, że to była kochanka naszego bohatera, która jakiś czas wcześniej interesowała się historią tajemniczych zabójstw z posiadłości Henry'ego Stauffa. Nie wiem, czy to dobrze pamiętam, ale gra ma świetną oprawę. Dobra, nieważne, gra ma świetną oprawę. Na pewno je poprawicie, jeżeli się mylę. Wypełniona jest filmami, w których sporo osób gada do nas z ekranu, omawiając ważne kwestie związane z fabułą gry. Podczas gry mamy widok z oczu, wybieramy myszką drogę, którą się poruszamy od lokalizacji do lokalizacji,
a poruszanie odbywa się na zasadzie wyświetlania prerenderowanego filmu, czyli się poruszamy, przenosimy się, poruszamy w danym momencie, nie? I mamy stop klatkę, podejmujemy decyzję i znowu się poruszamy. Jak na tamte czasy, naprawdę świetna, multimedia atakowały nas z każdej strony, ogólnie to następca znanego The Seventh Guest, to jakby kontynuacja tamtej opowieści, można powiedzieć. Seventh Guest robił mega wrażenie, Eleventh Hour pod względem oprawy też robił mega wrażenie. Darkseid 2, kiedyś gdzieś powiedziałem, że ta gra nie powstała, patrzcie, nie powstała, a jest opis, nie? I to jest gra przygotowa z oprawą graficzną autorstwa H.R. Gigera, odpowiedzialnego za stworzenie wyglądu obcego w filmie Alien. Zarówno obcego, jak i wszystkiego, co związane z wystrojem miejsc, w których przebywa ten obcy, nie? Te wszystkie takie rzeczy. Niematerialne, tylko takie, kurcze, wiecie, jak mięso, takie coś takie dziwne, nie? No generalnie ta gra to kontynuacja przygód Mike'a Dawsona, który w pierwszej części rozprawia się z obcymi pragnącymi zawładnąć naszym wymiarem. Nie wiem, ma jakieś dziwne sny, nie? Po udanej misji doznaje załamania nerwowego, jednak wraca do rezydencji Woodland Hills, gdzie znowu spotyka się ze znanymi już problemami obcych, którzy nadal są silni i pragną przejąć nasz wymiar. Na początek bohater zostaje uwikłany w zabójstwo swojej dawnej miłości ze szkolnej ławy, co jako pierwsze musi wyjaśnić. To jest tak po kolei, takie rozdziały są, nie? A później stawia czoła obcym w ich mrocznym świecie. Gra ma zaczyna się normalnie, a później już jest tylko coraz bardziej dziwnie. Gra ma naprawdę wspaniałą wręcz oprawę, również nasyconą do granic możliwości filmami i mówionymi dialogami. To jest po prostu tak naprawdę film, w którym bierzemy udział. Digitalizowane postacie poruszają się po prerenderowanych lokalizacjach, czyli to często było takie coś stosowane. Masa zagadek do rozwiązania, masa lokalizacji, masa rozmów. Gra równie świetna jak część pierwsza, która była na Midze. I tak też ją skończyłem na Midze. Dwójka już tylko na PC-cie była. Niestety także. No niestety tak to było. Ale Darkseid dwójka. Jedynka była świetna, dwójka też. Mamy, nawet widzimy te tutaj udziwione lokalizacje. Początek jest spoko w mieście, a później to już coraz gorzej. Adventure of the Fifth Musketeer. Przygody piątego muszkietera. To gra przygotowa Point and Click, którą przerabiliśmy już kiedyś na live, więc w skrócie tylko powiem. Wcielamy się w postać gościa o imieniu Jeffrey, który jest muszkieterem lub kandydatem na muszkietera. Nie pamiętam teraz. W chwili przybycia pewną noc do Rouen we Francji od razu jest świadkiem morderstwa Williama de Popu. Ofiara przekazuje mu swoją ostatnią wolę, czyli chce, żebyśmy odnaleźli testament. Jeffrey podejmuje się tego zdania, a pomaga mu w tym Henry, którego poznajemy zaraz po tym, jak puple umiera. Przydupas to jest taki, który spłaca swój dług za pomoc. Czy za to, że daliśmy mu parę groszy, coś takiego. I tyle. I łazimy od lokalizacji do lokalizacji, rozwiązujemy różne zagadki. Śmieszne. Gra jest śmieszna. Gra jest naprawdę śmieszna. Ten Henry cały czas za nami łazi i jakieś głupie teksty wali do nas. Nie tylko do nas. Także jest naprawdę spoko. Ta gra chyba na dwóch live'ach pękła, jeżeli mi się wydaje. Jest naprawdę świetna. Jeżeli ktoś nie widział, zapraszam, żeby zobaczyć sobie na kanale. Znajdzie na pewno live'a z tą grą. Wpiszę tusze i znajdzie. Naprawdę świetna gierka. Thorin's Passage. O, Thorin's Passage to gra przygodowa point and click, kolejna, w której wcielamy się w chłopaka o imieniu Thorin. Naszym zadaniem jest uratowanie przybranej rodziny chłopaka lub też jego dziewczyny. Już nie pamiętam dokładnie. Porwanej przez czarodziejka, albo cała... czarodziejka Lecentia. Cała rodzina, albo tylko dziewczyna. Thorin musi tego dokonać, jeżeli chce się dowiedzieć prawdy o swoim prawdziwym pochodzeniu, bo to jego taka przybrana rodzina. Zwiedzamy różne poziomy ziemi, schodząc jakby w jej głąb. Towarzyszy nam różowy stwór, tutaj jest, o imieniu Bogu, który przypomina troszeczkę psa. Psa, kota, nie wiem. Potrafi się zmieniać w różne przedmioty, które możemy wykorzystywać w danych lokalizacjach, co jest dobre. Oprawa graficzna to połączenie animowanych, rysunkowych postaci i malowanych oraz trójwymiarowego widoku powiększonych przedmiotów. Naprawdę bardzo fajnie. Całość utrzymana jest w baśniowej, wielobarwnej kolorystyce, naprawdę kolorowej, naprawdę świetnie, zresztą to widzicie. Gra prezentuje się bardzo przyjemnie, zagadki nie są jakieś mocno trudne, ale też no, nie za łatwe takie, nie za trudne, nie za łatwe są raz, nie? Naprawdę fajny, kolorowy point and click, też fajny, żeby go zrobić na live'ie może kiedyś. Zobaczymy, ostatnio nie było live'ów z point and clickami bardzo dawno, może to okazja, żeby coś tam zrobić. Beavis i Butthead, Virtual Stupidity, kolejny taka gra point and click. Jest to gra przygodowa, będąca odpowiednikiem serialu rysunkowego, znanego z MTV o przygodach dwóch, powiedzmy sobie szczerze, kretynów, Beavisa i Buttheada. Kto oglądał serial, ten wie, że te dwa debile oddające się naprawdę płytkim intelektualnie zajęciom, prowadzących przy tym równie płytkie dialogi przy tych zajęciach, nie? O czynnościach już nawet nie wspominając. Gra oddaje w 100% to, co się działo w serialu. Dwójka Tempoli ma za zadanie dostać się do gangu Toda, który ma ich generalnie w dupie i poniewiera strasznie, ale nie uważają, że jest super i chcą należeć do jego gangu. No i żeby tego dokonać, musimy zwiedzać różne lokalizacje, gadać z ludźmi, wykonywać jakieś zadania i tak dalej. Oczywiście, wszystko, gadać z ludźmi, oczywiście to nie jest za mądre tej rozmowy, ale generalnie wszystko jest w takim średnio mądrym wydaniu,
jak nasi bohaterowie zresztą. Do tego mamy jakieś minigierki. Haranie z dachu, rzucanie piłkami w ludzi i zwierzęta na korcie tenisowym, przypalanie mrówek lupą, takie klimaty, nie? Generalnie serial był naprawdę fajny, naprawdę z jajem fajny był, oglądałem go. I ta gra w sumie też taka jest, z jajem, głupia do bólu, ale naprawdę odprężająca. Powiem wam, że to też jest gierka, którą fajnie byłoby zrobić na live, ale jest tak beznadziejnie głupia miejscami, że się w pale nie mieści. No, ale taki był ten serial, taka jest też ta gra, nie? Co tu dużo mówić, no. Słuchajcie, tu nie będę się rozwodził, 7 pimbali. Mamy omówione pimbale, taki ranking pimbali. Mamy Pinball Obsession, Pinball 4000, Prelude Pinball, Royal Flush, Full Tilt. Mamy Thomas Pinball, to jest średnie według mojej opinii. I Pinball Illusions, no to wiadomo, klasa sama w sobie, nie? Natomiast, no takie tutaj mamy fliperki, prawda? Fliperki takie, ło. Warhammer, tutaj wam nic nie powiem o grze Warhammer, bo to jest RPG. Shadows of the Horned Rat. No dobra. A Johnny Bazooka to fajna gierka, na Play 1 chyba w to grałem. Johnny Bazooka to mi się wydaje, chyba było na Play 1. Dobra, Advanced Civilization, a tu mamy strategię. Kolejna strategia, o której nic wam nie powiem, po prostu nie znam jej. Avalon Hills wydało to, 95 rok, na PC-ta, 486. Kafelkowa gra strategiczna, także tak. Allied General, kolejna strategia. Tym razem dowodzimy pewnie jakimiś oddziałami pancernymi, tak mi się wydaje, bo mamy czołg, to tak musi być. Także taka to gierka strategiczna. Battleground, Gettysburg, kolejna gra strategiczna od Talonsoft. Także tak, kolejna taka na ikonkach bazująca, nie wiem. Hammer of the Gods, czyli kolejna jakaś RPG. Tak, to jest RPG, mamy jakiś oddział, widzę, i walczymy sobie tej postaci. Jakiś RPG. Reklama PlayStation Sony. Destruction Derby, prawda, super giereczki, bardzo fajne. Mamy teraz gry i konsole, gry telewizyjne i konsole, tak? I mamy, no cóż, mamy grę Killer Instinct. To jest bijatyka 1 na 1, naprawdę fajna, wydana przez Rare. Rare to są ci, co wydali Battletoads, nie? Gra jest naprawdę świetna, ma mega fajny system kombosów. Te kombosy tutaj wchodzą jak złoto, jest naprawdę fajna pod tym względem. Fajna graficznie, wersja na Super Nintendo była graficznie gorsza, natomiast tak samo grywalna jak wersja automatowa. Na automatach tą grę widziałem, była naprawdę świetna. W tej grze mamy coś takiego też jak Fatality, czy mamy Supreme Victory? To chyba się nazywa Supreme Victory, czy jakoś tak. Ale możemy gościa wykończyć. Coś w rodzaju Fatala jest, nie? Supreme Victory to jest chyba Flawless Victory, nieważne. W każdym razie jest naprawdę fajna gierka, fajna graficznie. Te postaci są takie prerenderowane, bo to nie są digitalizowane, bo oni ludzi przypominają, a to nie są ludzie nagrywani. Jest naprawdę świetnie. Ten jest fajny, ma takie, on chyba lodem włada, ma takie ręce, takie można mieć takie z lodu chyba. Jest naprawdę świetna gierka, kombosy, krew, tu wszystko jest, nie? Jest naprawdę bardzo dobra gierka. Polecam, jak ktoś nie grał. Mam ją nawet w oryginale na SNES-a. Czarny cartridge ma na SNES-a, także naprawdę świetna gierka. NBA Live 96, czyli po prostu koszykówka NBA Live. Te jeszcze były takie w takim wydaniu. Później tu już ja grałem w jakiś Total NBA 9 coś tam, 97 czy 98, 97, Total NBA 97 na Play'a 1, to była koszykówka, którą grałem najwięcej. Tej NBA Live nie widziałem. Top Gear 3000, czyli wyścigi, klon, prawda, Lotusa, Lotus Esprit Turbo Challenge. Ale gierka jest bardzo fajna, Top Gear 3000, chociaż wiecie co, zawsze mi przeszkadzało to, że ten samochód jest tak wysoko podniesiony. Nie widzimy trasy bardziej pod kątem przed sobą, tylko tak płasko ją widzimy. To mi przeszkadzało, bo nie widziałem nigdy, co jedzie przede mną. Miałem problemy, żeby po prostu wyprzedzać przeciwników w tej grze. Także ten Top Gear tak średnio mi podchodził. Natomiast fajna gierka, fajna ścigałka, może być. Co tam dalej mam Tekena? Czy ja o Tekenie muszę coś mówić? Od Namco, bijatyka 1 na 1, trójwymiarowa. Dzisiaj kanciata jak jasna dupa, ale wtedy robiła mega wrażenie. Ja ją po raz pierwszy widziałem na automatach. Grałem, mój koleś grał, ostatnio grałem na live'ie i już dziś ten system walki tutaj dostał mocno po dupie, bo jak ktoś grał w dwójkę, w trójkę i w późniejsze, wie jak w to się gra, to do tego jak wróci, to tutaj ten system walki kuleje. Natomiast na tamte czasy robiła mega wrażenie, była mega fajna gierka, naprawdę super i fajnie się w nią grało. Na automatach była masakra. Później na Play 1 to już nie było to samo, bo już dwójka była, trójka, nie? Ale Tekken był naprawdę świetny. Goldstorm, czyli piłka nożna, to super. Mamy Ridge Racera, czyli no cóż, wyścigi, takie pierwsze system seller chyba Play 1, Ridge Racer. Mało tras, chyba dwie albo trzy trasy są, w jedną stronę, w drugą stronę inne odcinki trasy otwierane są. Natomiast to jest typowo arcade'owa ścigałka z automatów od Namco. Bardzo fajna, o Ridge Racerze już było tutaj nieraz na tym kanale, także nie będę się rozwodził. Mam tą grę w oryginale, to jest chyba, ona ma nosi numer 1, to jest chyba numer 1 ma Ridge Racer na Play 1, to jest pierwsza gra, która została wydana z Play 1. Naprawdę świetna, ciekawostka, mało zajmuje miejsca, w graniu gry do pamięci konsoli wyciągamy płytę i ta gra normalnie odpala etapy, jak tylko muzyki nie ma, bo tylko jest audio CD później leci, a tak naprawdę nic więcej. Total Eclipse Turbo na PlayStation, tutaj to jest taka strzelanka fajna, w której widzimy nasz kosmiczny myśliwiec od tyłu, latamy albo nad planetami, albo w tunelach i strzelamy do wrogów, podobnie trochę jak Star Fox z konsoli SNES, fajna oprawa, bardzo
dobra, rockowa muzyka. Muzyka to jest na najwyższym poziomie. A tak naprawdę taki Star Fox, tylko że z ładniejszą grafiką. Też blisko się rysuje ekran, więc mamy to, wiecie, ciemne i tak dalej. Tutaj w tych tunelach tak wyskakują jakieś elementy, musimy je omijać. Typowy Star Fox, tylko w ładniejszej oprawie graficznej. Starblade natomiast, tutaj to mamy rail shooter od Namco. Gra widziana z kokpitu, akcja widziana z kokpitu. Na ekranie mamy celownik, którym namierzamy wrogów i do nich żyjemy z działek laserowych. Gra naprawdę fajna, w bardzo podobającej mi się na tamte czasy oprawie. Jest to konwersja z automatów prawdopodobnie. Nie wiem, czy pierwowzór przypadkiem nie posiadał nieoteksturowanej wektorowej grafiki. Wydaje mi się, że tak. Tutaj mamy tekstury, które wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Kawał dobrej strzelanki, która była naprawdę świetna. Widzicie, graficznie to robi robotę. Fajna strzelanka, fajny kosmiczny rail shooterek od Namco. WWF, czyli wrestling. Wiecie co, to wydało Acclaim i powiem wam, że digitalizowane postaci i tak dalej, takie trochę dawało to Mortalem, natomiast mi się nigdy wrestling nie podobał. Nie lubiłem tego, natomiast tutaj fajnie można się tłuc na parę osób, nie? Także tyle o wrestlingu, bo Soccer Kid, czyli od Chrysalis chyba to wydało. Fajna gra zręcznościowa, w której wcielamy się w postać takiego chłopka, który jest fanem piłki nożnej. Pewnego razu tam ten oto ufok kradnie puchar mistrzostw świata, który podczas podprowadzania rozwala się na kilka części i nasz chłopek musi te części odzyskać. I podróżujemy przez chyba 5 etapów, mamy 5 różnych miejscówek, 5 różnych krain. No i biegamy z piłką. To było innowacyjne na tamte czasy, że ten chłopek prowadzi ze sobą piłkę. Tą piłką możemy wykonywać różne triki. Wiecie, przewrotkę zrobić po piłce, możemy wskoczyć na wyższą platformę, możemy główkować tą piłkę, żonglować nogą, możemy podbijać, kopać, robić cokolwiek. Także naprawdę fajna. Ilość piłek jest chyba ograniczona na etapie, jak ją przebijam na przykład na kolcach. To jest taka ciekawostka. Wersja na Amiga C32 różni się od wersji na zwykłą Amigę 1200, bo to AGA jest, ale 500, tym, że ma no, ładniejszą grafikę od 500, tak, i muzykę ma chyba z płyty. No i ma intro takie fajne. Poza tym to jest stary, dobry Soccer Kid. Labyrinth of Time. Tutaj mamy, wiecie co, mamy przygodówkę, w której masz zadanie zniszczyć jakiś labirynt, dzięki któremu król Midas zmaterializuje się w naszej rzeczywistości. Budowa labiryntu zostaje zlecona Dedalusowi, który pewnego dnia objawia się naszemu bohaterowi i opowiada mu swoją smutną historię. Gra w całkiem fajnej oprawie, widok z oczu, poruszamy się strzałkami, ale skokowo. W danych lokalizacjach wykonujemy czynności, wybierając je z dolnego tak naprawdę menu. No i w sumie tyle, nie? Poruszamy się i klikamy i wybieramy, nie? Taki, mało w nią grałem. Widziałem, ale mało w nią grałem tak naprawdę. Cybermorph. Where did you learn to fly? Czyli na Jaguara gra, w której latamy i strzelamy. Wiecie co? Grafika mi się nie podobała, bo to takie niby wektor, czy to jakaś inna grafika, tak ładnie to wygładzone, ale takie teksturowane takimi kolorami tylko. Nie podobała mi się. Ja nie w nim grałem, nigdy nie miałem Jaguara, nie podoba mi się ta gra. Angry Video Game Nerd ją zjechał, tak naprawdę, także tyle w temacie. Hover CD. Nie znam Hover CD, nie wiem czym to jest, bo Jaguara, jak mówiłem, nie miałem. Także, no cóż, nie powiem wam o nic. Latamy i strzelamy, wiecie co? Unosimy się poduszkowcem, kojarzę. Tak nisko latamy nad ziemią, czy nad jakąś planetą i strzelamy do takich innych też poduszkowców. Dwie słabe gry na Jaguara. Jaguar taki właśnie był, nie? Kasumi Ninja, natomiast to wam powiem tylko, bo się coś tam dowiadywałem na temat tej gry. To chyba też już na peceta. I to jest bijatyka jedna jednego, która miała być chyba odpowiednikiem Mortal Kombat, bo jest krwawa, bo ma digitalizowane postaci. Generalnie spoko, mamy nawet fajny sposób na wybór postaci, bo to jest tak dumopodobny, nie? Po prostu obracamy się w kółko, stojąc na środku sali, widok mamy z oczu, wybieramy postać ukrytą za drzwiami, nie? Ogólnie gra mogła być dobra, bo oprawa daje radę, natomiast sama gra taki trochę średniak według mnie. Nie ma takiej lekkości rozgrywki jak w Mortal Kombat. Kanciaty topór to bardziej oddaje feeling tej gry. Dla mnie nic ciekawego, natomiast fajne ciosy specjalne są, na przykład ten strzela spod kiecki. Odsłania swojego pytonga i strzela z niego ognistą kulą. Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Super, świetnie. Kasumi Ninja, bardzo słaba gra. Według mojej opinii. Test napędu CD dla Jaguara. Co wam tutaj mogę powiedzieć? To, co mówiłem na początku, jak okładkę wam omawiałem, że jak tutaj mamy Jaguara, tu mamy wpięty tę okładkę CD i wepniemy tu cartridge, tak o, w tę stronę, to wygląda jak kibel, jak sedes. Sedes, no taki sedes, tron, na którym można zrobić kupę. O tym też mówił Angry Video Game Net, porównał to do sedesu, mi też się kojarzy to z sedesem. No kibel. Wypuścili przystawkę, która wygląda jak kibel. Możemy sobie odpalać gry CD, ale czym to jest, nie wiem. Jaguar plus CD 1340 zł, napęd CD 600 zł, Jaguar 600, prawie 700. Super, super. Może nie pamięci E1208, czyli po prostu nic innego jak pamięć fast do Amigi 1200. 8 mega fastu możemy tu mieć i zegar czasu rzeczywistego, gdyż tu mamy baterię. Tyle. Input, output na bajerze, czyli jakaś karta rozszerzeń do peceta. Napoleon, czyli jakaś, co? Encyklopedia o Napoleonie, jeśli możemy czegoś dowiedzieć. Bardzo fajnie. Modem Zyxel Elite 2864. Jakby ktoś był zainteresowany, chciał kupić dzisiaj modem Zyxel, to proszę bardzo tutaj. Bardzo dobrze, bardzo fajnie, super, świetnie. Dobra, mamy jakieś tam rzeczy, pierdoły, szmery, bajery. Szybko lecę, bo mam już mało karty i w ogóle ten czas leci.
wirtualny świat, coś tam tutaj mamy, jakieś rzeczy, sprzedaż gier na Amigę, na peceta, na wszystko, co tylko się da. Lecimy dalej, mamy dział manga. Dział manga, czyli dział, który był zawsze przeze mnie obijany w Secret Service. Natomiast opisywali różne tam filmy, prawda? Mamy Riding Bean, mamy Ranmę. Ranmę widziałem, Ranma całkiem był spoko. On chyba zmieniał się w takiego pandę czy coś. Otaku no wideo, nie wiem. Apples, nie wiem. Mulven, End of Summer. Iria, Zeirman i Urusei Yusura. Urusei Yatsura, to chyba coś widziałem też. Urusei Yatsura. Manga, tej panienki z oczami jak koty. Bardzo ładnie, super, super. Street Fighter 2, The Animated Movie. I to jest, powiem wam, film, którego nigdy nie widziałem. Natomiast chciałem się do niego zabrać, tyle się zabierałem i nigdy do tego nie doszło. Fajny film, już stary, jak na dzisiejsze standardy, który animowany, no bajka, kreskówka, tak, manga, uniwersum Street Fightera. Świetny, naprawdę dobry, podobno, natomiast nigdy go nie oglądałem. Chciałbym to nadrobić, nie wiem, czy kiedykolwiek mi się uda, szczególnie, że mam jakąś składankę Street Fightera na Playa 2, na Playa 2, w której... To, na której to płycie ten film można sobie obejrzeć. Jest tam zawarty, można sobie go obejrzeć. Może kiedyś go obejrzę. Nie wiem, czy dzisiaj będzie sprawiał tyle frajdy. Natomiast chyba go obejrzę. Może być całkiem fajny. Wiecie co? Lepszy niż film Street Fighter z Van Damme, podejrzewam. Dużo lepszy. No oni wyglądają przynajmniej jak ten. No, ale to wiecie, to kreskówka, nie? To nie ma co porównywać. O, tutaj fajne widoki, ten Chun-Li w bieliźnie i tak dalej. Może być naprawdę fajny. O, Kami fajnie wygląda, także spoko. Tyle w temacie. I na sam koniec mamy Wipeout, czyli tutaj już w skrócie. Wipeout, czyli takie wyścigi poduszkowców, można by powiedzieć, po różnych trasach. Futurystyczne wyścigi od Psygnosis, które dają masę frajdy, są naprawdę bardzo fajne, bardzo trudne. Mamy fajne ścieżki dźwiękowe, fajna grafika na dzisiejsze czasy. Oczywiście gra się postarzała troszeczkę, natomiast dalej daje masę frajdy, można w nią sobie pograć. Jest trudne, mamy dociąganie zakrętów triggerami i o tym trzeba pamiętać, bez tego jest bida. Tak bierzemy zakręty. Generalnie gra, w której nigdy nie potrafiłem się nauczyć latać. Wipeout 2097, to mi bardziej szło, a to nie. Z tego nie potrafiłem latać, jakoś nie dawałem sobie w nim rady. Natomiast gra jest bardzo fajna, wyszła też na peceta, bo to jest wersja na PC, chyba omawiana 486, na tym to działało, ale nie wiem, czy na 486 to działało. Śmiem wątpić. Natomiast gierka naprawdę fajna, dająca masę frajdy, z fajną grafiką. Wtedy na CRT-ku robiła naprawdę mega wrażenie. Oddaje tą prędkość, takie skoki mamy, gdzieś spadamy z góry i tak dalej. Naprawdę fajnie to wygląda. Mamy możliwość oczywiście strzelania, zbieramy power-upy, strzelamy do swoich przeciwników, możemy ich ogłuszyć, ustrzelić, zniszczyć nawet, bo tu chyba mamy energię też, także naprawdę świetna gierka. I dająca masę frajdy nawet dzisiaj, polecam sprawdzić, ale chyba wszyscy Wipeouta znają. Też nieraz grałem na live'ie, także spoko, spoko. No i tyle w temacie tego numeru Secret Service. Tak to wyglądało, tak to było. Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani, co dalej będzie w tym dziale, zapraszam do kolejnego odcinka, w którym nie wiem, co będziemy wspólnie robić. Przekonamy się o tym razem, bo ja też nie wiem, tak samo jak i wy. Ale coś mi już tam świta, mam pole do popisu pewne. Zatem, jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny taki odcinek, napiszcie komentarz, czy chcecie kolejny. Ocena oczywiście subik, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i zapraszam do kolejnego. A w tym odcinku to ma tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam was, Penchards, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.